Obiad był taki, że bez ochrony jest na zewnątrz. No i wtedy już poszedłem do lekarza pierwszego kontaktu. Dostałem antybiotyk, bo lekarz powiedział, że to jakiś wirus. I miałem po tygodniu wrócić, jeżeli nie zadziała. No po tygodniu wróciłem i zostałem skierowany do szpitala. I tam już po miesiącu już było wiadomo, że to jest chłoniak. Każdego roku w Polsce przybywa około 7,5 tysiąca osób ze zdiagnozowanym chłoniakiem, nowotworem układu limfatycznego. Średnia wieku 50-60 lat. Część z nich zapada na chłoniaka agresywnego. Chłoniaki agresywne oznaczają chłoniaki o dużej dynamice. Nie ma w tym nic tragicznego. To, że komórki dzielą się szybko, pozwala je zniszczyć. Immunochemioterapia stosowana w pierwszej fazie terapii daje szansę na wyleczenie nawet 70% pacjentów. Pozostali muszą walczyć dalej. Nadzieja pozostaje. Szanse maleją. Przez 4 lata miałem 3 linie leczenia. Czyli były 2 nawroty. Każdy nawrót był bardziej intensywniejszy. Bardzo szybko to narastało. I miałem 3-krotnie guza wielkości pięści. Pacjentów opornych na leczenie czeka szybki nawrót choroby po początkowej immunochemioterapii i równie szybki nawrót po kolejnej fazie leczenia. Tacy pacjenci mają szansę na wyleczenie niewielkie, rzędu 5%. Najcięższe przypadki to około 200-300 pacjentów rocznie. Za nimi lata leczenia i nieustająca wiara w nowe terapie. W medycynie jest stały postęp i stale pojawiają się nowe terapie. Też, prawdę mówiąc, sięgamy do leków, które były wcześniej stosowane w innych nowotworach i tak się również dzieje, jeśli chodzi o chłoniaka rozlanego z komórek B. W szpitalach Krakowa i Trójmiasta trwają badania kliniczne Pixantronu, leku stosowanego skutecznie już w 12 krajach Europy. To była jedyna nadzieja na wyleczenie się Pixantronem. Póki co Pixantron nie jest w Polsce refundowany, natomiast no, zawsze to jest jakaś szansa, tym bardziej, że jest to lek stosunkowo tani. On oczywiście sam nie jest w stanie wyleczyć chłoniaka. My raczej myślimy o jego wykorzystaniu w tak zwanym leczeniu pomostowym, czyli leczeniu, które ma ułatwić następnie wykonanie albo przeszczepienia autologicznego, albo przeszczepienia alogenicznego, które właśnie ma tę moc całkowicie powodującą wyleczenie. Sama cena leku jest parokrotnie niższa od miesięcznego leczenia małymi cząsteczkami. To, że lek jest skuteczny oraz to, że jest, co bardzo dla pacjentów, z pacjentom się źle kojarzy, ale kosztowo efektywny, pozwala mieć nadzieję, że będzie refundowany w Polsce. I co więcej, pozwala mieć nadzieję na jego powszechne stosowanie. Pixantronem leczonych jest w Polsce w ramach badań klinicznych tylko kilka osób. Chorzy dobierani są w drodze losowania. Na początku wierzyłem w to, że tą chorobę można leczyć skutecznie.